potrzebujesz, tak? Nie, to jest dla twojego ubezpieczyciela. Tu nie było węzłów. Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie i liny nie zwinie. Co panie Matek, coś się pan tu wbijać? Ale że co? Ale że już może. Czego pan ode mnie chce? Gdzie jesteś? My. Ej. Przełknę ślinę. Siema kochani, po nocy spędzonej w tych pięknych, tutaj pan operator Marek pokaże. Polach. Tam, auto tam daleko. No, ten biały punkt dziwny to jest nasze legowisko. Za cel naszej wędrówki wybraliśmy sobie to, co znajduje się tutaj. Taki las, a w zasadzie zalesiony kamieniołom, który w chwili obecnej jest przekształcony w obszar Natura 2000 z powodu czarnej pszczoły, której nie widział tam nikt od 20 lat. Tak czy inaczej, to co znajduje się w tym kamieniołomie, i to wcale nie mówimy o tej nieszczęsnej pszczole, zaciekawiło nas i postanowiliśmy tam wejść. A co tam jest, panie Marek? Zobaczymy. No dobra, ja wam powiem. Podobno mega fajne jaskinie, ale żeby zobaczyć, czy są mega fajne, trzeba tam dojść. No to idziemy. Kiedyś to miejsce było zaznaczone jako miejsce biwakowe. W chwili obecnej już raczej nie wiedziecie. A my chcemy wam pokazać, co według nas jest tutaj fajne. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, pszczoły tej czarnej, dla której ten rezerwat został utworzony, nie widziano tutaj od ponad 20 lat. Słuchajcie, to miejsce też ma to do siebie, że znajdujemy tutaj dużo, jak na nasze realia, bo tutaj praktycznie co kilka metrów rosną. Co to jest? Tutaj o. Proszę, nadwodny botanik. 9 sił. No właśnie, zobaczymy, czy będziemy mieli 9 sił, żeby tam wejść do tych jaskiń i wyjść. Na Wyżynie Wieluńskiej. Tutaj macie następną. Tam dwie. No i tego, o, proszę, jaka ładna tutaj. Tego tutaj, o, następna. Następna. Tego tutaj jest mnóstwo. I motyl. Jak wam się podoba? Jak widzicie, dawno tutaj jakakolwiek działalność nie jest prowadzona. Ale zobaczymy, może te jaskinie uda się namierzyć. A to pani matko, jak się nazywa? A to ja nie jestem. A to pan zapytał wujka Gogla. Wujek Gogl. Nie wiem, czy to wujek Google. Google Heta. Kolega się posiłkuje tutaj, widzicie, najnowszą inżynierią kosmiczną. I teraz będzie czekał na audiencję u wujka Gogla. A ja wam pokażę inne miejsce w międzyczasie. Spójrzcie tutaj pod tym takim masywnym nawisem skalnym. Znajdujemy co? Piękne miejsce do biesiadowania, prawda? No zobaczcie. Czegoż chcieć więcej? I to jest właśnie to miejsce, które będziemy sobie zaraz eksplorować. Bo tutaj mamy coś takiego. Kto by się spodziewał, nie? Pan Marek już po konsultacjach, proszę. Przegorzan kulisty.
Czyli tamto, tak? Czyli tamte wystające, takie coś. Okay. Takie. No dobra, wierzymy na słowo, ale i tak sprawdzimy. No to co, kochani, gdzie idziemy? Najpierw tu. Czy najpierw może tam? Jak widzicie, miejscówka fajna. Swego czasu chyba bardzo popularna. Ale nam się tutaj możliwości kończą. Ale jak widzicie, miejsce fajne. Trzeba wyciągnąć lampy i następnie zejść w czeluści. Słowo się rzekło, słuchajcie, trzeba zejść tam na dół. Możemy to zrobić w mniej lub bardziej widowiskowy sposób. Wybraliśmy ten mniej widowiskowy. Spójrzcie. Kolega się tam czai w mroku. Ciuć moku. Zobaczcie, jaka ładna pieczara. I co, panie Marku, można tam gdzieś już wejść dalej, czy nie? Jeszcze nie znalazłem. Jeszcze nie znalazłeś. Dobra. Zobaczymy. Tam jest kolega. Jak się okazuje, pierwsza pieczara, jak zwał, tak zwał, grota, dziura w skale, okazała się na tyle duża, że chwilę trwało, zanim obejrzeliśmy ją dokładnie, zanim sprawdziliśmy, czy jest tam jakieś wejście w głąb. Niestety okazało się, że nie ma. Musieliśmy szukać dalej. Słuchajcie, to jest jedna z tych mniejszych jaskiń, bo gdzieś tutaj ma być jeszcze wejście do dużo większej, takiej, która może mieć nawet i kratę, ponieważ tutaj mają również zimować nietoperze. A że tutaj dalej nie ma co robić, to ja wam to po prostu pokażę. No, tam siedzi kolega, widzicie tego trolla? Więc jak wam się będą śniły dziwne rzeczy, no to to jest kolega. O. Dobra, idę. Spójrzcie, tutaj mamy. Takie fajne miejsce. Może tak się ciemnimy. A tak nic nie widać. Widać, że to odpada od tego sufitu. Ale nocka w takim miejscu, słuchajcie, też nie jest złym rozwiązaniem. Tu mamy ładnie pokazany przekrój przez te ściany. Nie. Tam nie ma, sobie zejdziemy teraz tutaj. Na głodnie. Widzicie, nawet kolor się załapał. Jakąś delikatną szatą naciekową. O, tam się coś ładnie świeci. Ale Marku, ja uważam, że ty byś tu wlazł. Bo tędy widać, że ktoś właził. Ej. Dlatego cię tam chowałem. Ty, tam nawet siatka leży, Marek, ze złotem. Tak. No. Dziś. Nie no, ja ci będę świecił. Ty jesteś mniejszy, no ale nie taki chudy. No ale słuchaj, mógłbyś spróbować, nie? Nie dziś. Nie? Nie dziś, poszukamy większego wejścia. No dobra, no to jak kolega tak stwierdził, no to jeszcze machniemy parę zdjęć. Idziemy szukać innego wejścia, bo wiemy, że jest. No dobra, kochani, opuszczamy. Spójrzcie, jaka ładna ta pieczara, nie? Ale kolega, który się tam chowa w ciemności, o właśnie tu jest.
po przeprowadzeniu długiej i wnikliwej analizy map internetowych tego regionu, mówi, że co tam jeszcze jest? No to pan się ruszy i idziemy. No, ale kolega sobie jeszcze musi zrobić zdjęcie rentgenowskie z profilu i idziemy szukać tego innego wejścia. A tutaj, jak widzicie, jest całkiem sympatycznie. O, i tutaj mamy miejsce na ognisko. Czyli tutaj się bawimy, a tam sobie odpoczywamy. Nie, zobaczcie, wcale nie ma wysoko. Nie ma, nie ma. No, też tak chciałem grzecznościowo powiedzieć, no bo kolega jest takiego niskiego wzrostu, nie? Po prostu te metry się odpalę. Lecimy, tak? Nie lecimy, idziemy. No dobra. Ostatni rzut oka na tą tutaj pieczarę i idziemy szukać dalej. No, tam jest dziura w ziemi. Wzięliśmy co prawda drona, bo w jaskini nim się nie do końca polata, ale powiem wam, że miejsce ma fajny potencjał. I gdyby go tak tu lekko oczyścić, to można by tu było niezłą imprezę zrobić. I zniknął. I ho, ho, ho! Słuchajcie, stabilizacja w kamerze przetestowana. Zobaczycie. Nie zobaczycie, jakże wspaniałego upadku z małej wysokości. Spójrzcie, tu wszędzie idziemy wzdłuż skały, wzdłuż ściany. Jakże piękną, wydeptaną ścieżką. Zobaczcie tam w dół, widzicie, jak jest głęboko. Nie ma to jak wziąć odpowiednie obuwie. Tam. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest jakieś 8 metrów. Może 9. Spójrzcie ładnie. Musimy wykombinować, jak się tam dostać. Nie, to jest dla twojego ubezpieczyciela. To nie rób węzłów. Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie. I liny nie zwinie. No, słuchajcie, lina na wyposażeniu samochodu musi być, bo się przydaje w różnych dziwnych sytuacjach. Tutaj kolega popełnił pierwszy błąd zasadniczy, ponieważ zamknięcie zawsze się daje na dole, Marek. Za każdym razem. To przestawisz. No to jak ty tam wejdziesz, to ja ją odkręcę i jadę do domu. Bardzo dobrze, ja już stąd wychodziłem. A że kolega tu pierwszy raz, to... Ruszamy. Pożegnaj się. Te czeluści. Pożegnaj się ładnie. Jakby kolega wam jeszcze nie powiedział, to podobno są naciskowskie skarby ukryte. Wczoraj nam kobieta mówiła, że... Co tu może być? Bursztynowa komnata. A więc jedziemy jej szukać. No, z liną to zejście jak bajka. Mówiłem, nie rób węzłów. Ale właściwie miejscu się zrobiły. Ja rozumiem, to jest hamulec bezpieczeństwa. Tak, tak. Widzicie tam, o. Chodzi.
No, nie, będę stał i czekał. No dobra, słuchajcie, odezwę się za chwilę, bo potrzebuję przynajmniej jedną rękę. Słuchajcie, całą noc padało. Jest fajnie ślisko, kolega jest tam, widzicie, o tam. Czeka na jakże spektakularny upadek. O, jak przyjemnie chłodno, słuchajcie, mamy nadzieję, że nikt nam tej liny nie zapierdzieli, bo będziemy tutaj wychodzili na czterech. No. No i tu już jest temperaturka odpowiednia. No. I co my tu mamy? Kratę. Zobaczcie. I nie wiadomo, czy nam się tutaj wycieczka nie skończy. Jest mały człowiek. On dalej jest długa krata. Zobaczymy. Słuchajcie, jesteśmy wewnątrz starej sztolni. Popatrzcie. Jest zimno. Dziury, chodniki. Poziom D. Tam jakieś korytarze. Jedna rzecz, to po prostu tu się nie stracić. Dokładnie. Tam gdzieś zobaczcie, jak to się ciągnie. Wygodnie. I co? Mega, nie? O, może nie widzicie, tu. O. Widzicie ten punkcik, tam już kolega siedzi. Co, jest tam co ciekawego? Spójrzcie na tą wodę. Nie wiem, czy będziecie widzieć. O, tutaj mamy jeszcze fragmenty. Jest to metalowe, czy nie? Czy to jest drewno? Spójrzcie, jaka czyściutka woda.
Słuchajcie, kochani, bo tu miało być troszeczkę inaczej. Mamy jak zawsze. Teraz pytanie, jak dupnąć, ale mało widowiskowo. Zobaczcie tutaj. Od kiedy tutaj trwa zabawa? 1966. 19 rok. Musimy stąd jakoś wyjść. Półka skalna, widzicie? Spójrzcie. Może być. Spójrzcie, jakie wyrobiska. Powiem wam, ładne miejsce. Są strzałki do wyjścia na drodze. Spójrzcie tam, ludzie kochani. Wasilisko jak jasna cholera. Marek, ty masz mocniejszy bieżnik, podejdź. Bo ja w adidaskach to wieżek. I co dalej? Zaprowadziłeś? To jest glina, wiesz, nie chcę tu się po raz kolejny wypierdzielić dziudzio, kimś tam w ogóle warto iść. Spróbujemy. Słowem, targ ja cię doświecił, także... Wiem. Strzałka idzie tu. Zaraz będę piszczeć i zrobię aha. I padło na to. I co tam? Nie ma co schodzić w naszym obuwiu. Ale możesz tak pić. Tego? No. To się ciągnie tam dalej. Gdzie? Tam. Mhm. No nie wiem, jak chcemy, no to możemy. Co, bez liny to my sobie tu kuźwa, wiesz co, możemy. Jak ktoś chce trafę, kuźwa.
my tu mamy dalej, słuchajcie. Chuja cię pierdzielę. Cały czas, że tak powiem, kręcą. Dobrze, ty cały czas kręcisz. Tam też jest jeziorko. Spójrzcie, jakie to jest potężne. Słuchajcie, jesteśmy głęboko pod ziemią. Na mega śliskiej nawierzchni. I czego możemy się spodziewać? Nietoperzy, prawda? Tu mamy takie coś. Znaczy, mówię oczywiście o tym podziemnym jeziorku. Czy coś takiego? Coś tutaj leży w tej wodzie. Patyki. Następne coś. To jest wyjście chyba tam, gdzie żeśmy byli, Marek. Wie o tej jaskini. Idziesz? A w tych bucikach? Coś po tych kamieniach, nie wiem. Bo to jest to, co się zaglądał, nie? Widzieliśmy ten murek kiedyś. Nie, bo tu... Ten stąd żeśmy przyszli, tu się zaglądał. Przez to. Tak mi się kojarzy, no bo tędy żeśmy schodzili, to. A tu i zaglądał.
Słuchajcie, powiem wam, że możecie się śmiać z tych naszych tutaj rozmów, ale tu się faktycznie można gubić. Widząc różne atrakcje, można zatracić głowę. I można wpaść do dużej dziury. Na przykład. Podejdź tu. No, czyli to się zadbało, widzisz. Widzicie, jak ładne. Mamy jakieś wejście do sztolni kolejnej. Co, Mazek, to się tu kończy na szczęście. Chyba. Spójrzcie, kurwa, jakie to jest wszystko. Z jednej strony, patrząc po tej jaskini, ta kończy się, jaka ona jest ładna. Możemy żałować, że nie jest dopuszczona do ruchu turystycznego. Ale z drugiej strony, patrząc na przykład, że taki blok się odkleił i się opiera tylko na tych paru miejscach, wcale nie dziwimy się, zobaczcie. No dobra, panie Marek, ewakuujemy się stąd. Bo powiem wam, że ta jaskinia zaczyna nas wciągać. Tyle widać przy standardowych latareczkach, które mamy na sobie. Tu mamy strzałkę. Ktoś bardzo mądrze zrobił kiedyś, że takowe strzałeczki, jak widzicie tutaj na ziemi, namalował. Bo powiem wam, ułatwiają one orientację w terenie. Widzicie, następna strzałeczka. Następna. Jesteś? Powiem wam, że trzeba będzie poczytać o tej jaskini, bo naprawdę jest ciekawa. To co mamy za wyrobisko? Spójrzcie, tam też się coś dalej ciągnie, widzicie? Tu jest ten murek. Tu weźmy byli. A tutaj mamy wyjście, widzicie? Ale spójrzcie na te sufity. Na te sufity, źle sobie słowo. Na te stropy, słuchajcie. Ale spójrzcie na te... Spójrzcie na te stropy. Popatrzcie. Te paratonowe, takie ładne kamyczki nad naszymi głowami. No i tam idziemy do wejścia. Słuchajcie, to jest wersja naprawdę skrócona, bo nie mając podstawowych narzędzi ani znaczników, nie by... Motyk. Na przykład.
nie będziemy ryzykować zgubienia się w tej jaskini, w której nie ma zasięgu, a my jesteśmy przed śniadaniem. Panie matku, proszę. Pan idzie. Słuchajcie, teraz jedynie co, to musimy stąd wyjść, właśnie tędy, licząc, że nikt nie zakosił liny. O, tubylec. A tam w tej ciemności siedzi ogr. Nadzieja, matką głupi. Zobaczcie, jak się emeryt rusza. Ale jak mu powiesz, weź przynieś 10 litrów wody. Nie, ja nie mogę nosić. Moje ciało tyle nie waży. Do następnego. Słyszycie, jak piszczy gość? Takie małe, żeby się do plecaka zmieściły. Takie małe się łatwiej na szyję zakłada. Koledze. I co, podobało się? Tak! Brawo, bis, następny. Do widzenia. Pamiętacie na początku filmu, jak mówiłem wam, że czarne pszczoły niemal wyginęły? Nie wiem, nie znam się. O, właśnie ta tutaj. Ta, co siedzi, wygląda na czarno. Nie wiem, co to. Ale wcina kwiatek. Może to jedna z ostatnich. Tam to się spłoszyła. Może odkryliśmy zaginiony gatunek.